posła Czesaka, który dzisiaj gości w parafii księdza biskupa i nie mógł być w dwóch miejscach jednocześnie. Ja oczywiście mam ogromny szacunek do chleba. W domu rodzice nauczyli mnie, że jak skórka opadła na ziemię, to się ją całowało. Mówimy zresztą być dobrym jak chleb, dlatego ten chleb uosabia w sobie tyle dobra, ale też wysiłku ludzkiego. Dlatego dzisiaj tutaj przybyłam do Państwa, aby za ten trud rolniczy bardzo, bardzo podziękować. Nie tylko rolnikom, ale wszystkim, którzy się trudzą, ażeby ziemia tarnowska rozwijała się, rozkwitała, żeby rodziny jak najlepiej tutaj właśnie działały, żyły, były z tego wszystkiego zadowolone. Można powiedzieć, że tak jak to w dawnych czasach całowaliśmy rękę ojca, matki, tak myślę, że dzisiaj ten pocałunek na ręce wszystkich strudzonych składam i też jakby myślę o tym, ażeby ten wysiłek rolniczy i wszystkich zawodów przynosił jak najlepszy efekt, żeby był dobrze wykorzystany. Dlatego modlimy się za pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę, za przyszłych parlamentarzystów, za władze samorządowe, ażeby rzeczywiście ten trud był dobrze wykorzystany, żeby przynosił nam wszystkim radość i pożytek, żeby dzieci uczyły się w szkole mądrych rzeczy, żeby była dobra opieka zdrowotna i wszystko, wszystko, czego nam potrzeba, było jak najlepiej. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na każdy dzień. Szczęść Boże! Bardzo dziękujemy panu senatorowi i senatorowi.